Dzień dobry. Znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Mówiłem parę razy w moich filmikach o projekcie bibliobeard.com. To jest serwis internetowy do nauki języków obcych, który ja rozpocząłem. Jest zaprojektowany na podstawie metody, z której sam korzystam, żeby uczyć się polskiego. Czytasz tekst w języku obcym i kiedy nie znasz pewnego słowa, klikasz na nie i wyświetla się tłumaczenie na język ojczysty. Wszystkie te nieznane słowa są zapamiętane i później możesz powtarzać je w formie fiszek. Razem z tekstem czasem może być nagranie dźwiękowe lub nawet film, kiedy tekst jest transkrypcją filmu. Jest bezpłatny. Kod programu, dzięki któremu działa BiblioBeard, właśnie był opublikowany otwarcie jako open source. Teraz tylko ja pracuję nad BiblioBeardem, ale bardzo chciałbym, żeby BiblioBeard został projektem społecznościowym, w którym każdy może brać udział, podobny do Wikipedii na przykład. Teraz pracuję nad zezwoleniem wszystkim na dodawanie nowych tekstów do BiblioBearda i pierwszy krok do tego jest zezwoleniem wszystkim na edytowanie haseł w słowniku i ich tłumaczeń. Wkrótce właśnie ta funkcja zostanie wprowadzona do aplikacji, ale najpierw to wszystko musi być przetestowane. Więc zwracam się o pomoc. Proszę dołącz do zespołu Beta. Członkowie tego zespołu mogą używać nowych funkcji przed ich publicznym wprowadzeniem. Więc jeśli chcesz pomagać w testowaniu, proszę wyślij mi wiadomość z prośbą o członkostwo razem z Twoją nazwą użytkownika na BiblioBeardzie. Poza tym, jeśli jesteś programistą i chcesz pomagać, proszę przedstaw się w odpowiednim wątku na forum. Jest odnośnik w opisie. Jeśli nie jesteś programistą i nie masz czasu pomagać przy testach, proszę napisz swoje pomysły na forum na BiblioBeardzie. Niestety teraz nie mam tak dużo czasu na tworzenie funkcji zasugerowanych przez użytkowników, ale jak tam piszesz i inni mogą to widzieć i dodawać komentarzy, będzie widać, które pomysły są najpopularniejsze. I potem, kiedy będę miał więcej czasu lub inni programiści dołączą do zespołu, będziemy wiedzieli, co zrobić najpierw. To jest wszechświat możliwości. Teraz BiblioBeard tylko jest do nauki języka angielskiego, ale możemy rozwijać go do nauki jakiegokolwiek języka. Teraz dostajesz tłumaczenia na język ojczysty, ale może w przyszłości zamiast tego mógłbyś wybrać definicje lub synonimy w tym samym języku. Teraz jest bardzo mało tekstów, ale możemy dodawać cokolwiek, nawet całe książki z nagraniami dźwiękowymi. Razem możemy stworzyć jeden z najlepszych serwisów do nauki języków obcych. Jestem tego pewien, ale nie mogę tego robić sam. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.